Cześć, z tej strony Tomek Woliński, witam cię w 44 odcinku naszego podcastu Sprawny Programista. Temat dzisiejszego odcinka to dlaczego AI Kłamie. Czyli dzisiaj porozmawiamy przede wszystkim o tym właśnie, jak zadawać takie dobre pytania dla sztucznej inteligencji, żeby uzyskiwać poprawne odpowiedzi, no ale porozmawiamy też dużo o tym, dlaczego czasami będą sytuacje, że jednak te odpowiedzi nawet nie tyle, co będą niepoprawne, ale właśnie będą całkowicie zmyślone, będą takim totalnym kłamstwem. I zaczniemy w ogóle od takiego w, krótkiego w, wprowadzenia, powiemy sobie co to jest sztuczna inteligencja, co to są modele językowe, też jak te modele działają pod spodem i jak są trenowane. Dlatego, żebyśmy w taki pełniejszy sposób zrozumieli, skąd wynikają te późniejsze ograniczenia i właśnie skąd wynikają te nieporozumienia. Wprowadzimy sobie też takie pojęcie jak halucynacje, czyli właśnie ta sytuacja, kiedy model będzie nam zmyślał, kiedy będzie próbował nas w jakiś sposób oszukiwać. I na koniec podsumujemy to wszystko w formie kilku takich punktów, jak dobrze rozmawiać ze sztuczną inteligencją, jak Odpowiednio się z nią komunikować, żeby uniknąć takich niejednoznaczności, żeby uniknąć błędów i żeby uzyskać jakościowo jak najlepsze rezultaty. Nie jest to pierwszy odcinek, kiedy rozmawiamy na temat sztucznej inteligencji, dlatego z tego miejsca bardzo gorąco zachęcam, żeby obejrzeć lub przesłuchać przynajmniej dwa wcześniejsze odcinki, czyli odcinek 41, gdzie mówiliśmy o tym, jak sztuczna inteligencja będzie konkurowała z, z człowiekiem, jak obecnie to wygląda, czego w ogóle możemy spodziewać się po sztucznej inteligencji. Jest odcinek 41 i odcinek 42, czyli prompt i prompt inżynier, jak rozmawiać z AI, żeby chciało nas słuchać. I tam dużo więcej mówiłem o tym, jak, i odpowie jak odpowiednio projektować PrOMpty, czyli te zapytania do sztucznej m, inteligencji. Jak powinna wyglądać struktura takiej komunikacji, jakie mamy tutaj możliwości, właśnie żeby uzyskać możliwie jak najlepsze odpowiedzi. Dzisiaj natomiast konkretnie skupimy się już na tym, jak to działa pod spodem, jakie potencjalnie błędy mogą wystąpić no i właśnie skąd tej niejednoznaczności wynikają. Także zapraszam do wysłuchania dzisiejszego odcinka. A my zaczynamy, tak jak wspomniałem, od takiego krótkiego wprowadzenia. No, musimy sobie w ogóle odpowiedzieć na pytanie, czymże jest ta sztuczna inteligencja. No, i zgodnie z definicją możemy powiedzieć, że jest to jedna z dziedzin informatyki, ale specyficzna, która będzie zajmowała się tworzeniem takich systemów, które będą zdolne do wykonywania zadań, które zazwyczaj kojarzą nam się z taką potrzebą ludzkiej inteligencji. Czyli jest to takie totalne przeciwieństwo klasycznym algorytmom. Czyli w klasycznym podejściu mamy zaprojektowane to praktycznie sekwencyjnie. Weź mleko, weź jajka, włóż to razem, połącz, wymieszaj i no tak brzmi klasyczny algorytm. Natomiast w tym podejściu my nie do końca jesteśmy w stanie przewidzieć wszystkie te kroki. I na przykład przykład chcemy, żeby nasz algorytm uczył się na podstawie wcześniejszych danych. I kiedy takie podejście związane ze sztuczną inteligencją może nam się przydać? Na przykład do rozpoznawania różnego rodzaju wzorców, czy to wzorców w danych. Powiedzmy, że mamy bazę danych składającą się z zachowań tysięcy, czy nawet wręcz milionów naszych wcześniejszych klientów i trudno jest od razu e, przygotować taki klasyczny algorytm, który zrobiłby to za nas. A właśnie tutaj świetnie nadałaby się Sztuczna inteligencja. Takie wzorce też możemy rozpoznawać na przykład na grafikach. Kolejne często yy spotykane zastosowanie, to rozpoznawanie języka naturalnego, czyli to jak mówimy, różnego rodzaju transkrypcje na przykład z nagrań, z spotkań, tutaj do analizy czegoś takiego też świetnie właśnie nadaje się sztuczna inteligencja i trudno byłoby do tego przygotować taki klasyczny algorytm. No i w ogólności możemy powiedzieć, że takie wszelkiego rodzaju podejmowanie decyzji, które nie są do końca przewidziane na początku, które nie są trywialne i właśnie rozwiązywanie takich problemów. Natomiast jeżeli chodzi o modele językowe, czyli tak zwane LLM-y, wielkie modele językowe, to z kolei jest już taki specyficzny rodzaj sztucznej inteligencji, który został przygotowany, został w ogóle zaprojektowany do tego, żeby dobrze rozumiał, ale też żeby był w stanie generować ludzki język. I tutaj na pewno najczęściej podawanym przykładem i najbardziej znanym jest GPT, którego znamy z czata GPT. 以。 Tego typu modele przygotowane zostały na bazie naprawdę ogromnej ilości tekstu. Czyli to nie było tak, że żeby zasilić ten model, żeby go nauczyć, mieliśmy jedną stronę tekstu, czy może jedną książkę. Nie, mówimy tutaj naprawdę o ogromnych ilościach danych. Wręcz praktycznie cała dostępna wiedza, która na dany moment była przygotowana do przeszkolenia takiego modelu. I właśnie dzięki temu, że został on nauczony na tak ogromnych ilościach, danych, jesteśmy w stanie później wykorzystać całą tą jego wiedzę, ale też dzięki temu był w stanie nauczyć się zależności chociażby, jakie są w naszym języku, czyli był w stanie, można powiedzieć w takim uproszczeniu, zrozumieć jak ten nasz język jest zbudowany. Ale jak tak naprawdę tego typu modele działają pod spodem? Też nie chodzi o to, żebyśmy tutaj zagłębiali się w dokładne algorytmy czy w matematykę. Chodzi raczej o takie typowo inżynierskie podejście, tak żebyśmy lepiej to byli w stanie zrozumieć. Skoro nauczyliśmy nasz model na bardzo dużej ilości danych, to był w stanie w taki statystyczny sposób podejść do tego, czyli jest w stanie przewidzieć nam, jakie kolejne słowa będą występować. Potencjalnie mogą wystąpić w naszym zdaniu, w naszym zapytaniu, na podstawie całej tej wcześniejszej historii. Pod spodem, oczywiście, wykorzystywane są sieci neuronowe, żeby odpowiednio to policzyć. Natomiast to, co nas najbardziej tutaj interesuje, to to, że on, bazując na naszych wzorcach językowych, tym, że nauczył się tego wszystkiego, jest w stanie przewidzieć statystyczną odpowiedź, która najprawdopodobniej za chwilę przez normalnego człowieka byłaby podana. I oczywiście, Tutaj brane jest pod uwagę cały kontekst naszej wypowiedzi, też wcześniejsze słowa, z których skorzystaliśmy. Dlatego, że poszczególne słowa, jak na przykład zamek, w zależności od tego w jakim kontekście się pojawi, będzie znaczył co innego. I człowiek jest w stanie stosunkowo łatwo to zrozumieć, ale jak się nad tym zastanowimy, to właśnie decyzję co rozumiemy przez słowo, chociażby zamek, podejmujemy na podstawie kontekstu, czyli tych informacji, które gdzieś z boku do nas dotarły. I zobaczmy to na jeszcze jednym przykładzie. Jeżeli będziemy komunikowali się z naszym modelem językowym, to możemy na przykład zacząć wysyłać do niego takie zapytanie. Programowanie w Java jest i w tym momencie na razie urywamy. I model, bazując na tym, co mu wysłaliśmy do tej pory, będzie starał się przewidzieć, jakie kolejne słowo może pojawić się w, w tym wzorcu. No i Prawdopodobieństwo, że na przykład kolejnym słowem będzie drzewo czy komputer, jest stosunkowo małe, bo jak analizował te wcześniejsze dane, które dla niego przygotowaliśmy, to taka kombinacja prawdopodobnie nigdy się nie pojawiła albo pojawiła się niesłychanie rzadko. Natomiast takie słowa jak łatwo, popularne lub interesujące, no jest duża szansa, że coś takiego wcześniej się pojawiło. Czyli mielibyśmy takie pełne zdanie. Programowanie w Java jest łatwe. Awentualnie inna kombinacja, programowanie w Java jest popularne, czy programowanie w Java jest interesujące. I on w tym momencie wylicza jakby prawdopodobieństwo dla każdego z tych słów, które na końcu mogą się nam pojawić. No i sugeruje nam taką odpowiedź. Niektóre słowa będą miały większe prawdopodobieństwo, inne będą miały mniejsze. Tylko właśnie pamiętajmy, że bierze pod uwagę cały tutaj kontekst. I też niektóre słowa, nawet jeżeli są Odrobinę mniej, jakby statystycznie prawdopodobne w, w tym łańcuchu, czasami będą się tutaj pojawiały, dlatego że tego typu modele z reguły nie są w 100% deterministyczne. O tym też za chwilę sobie jeszcze powiemy. Tutaj wprowadzimy sobie takie pojęcie jak halucynacje w kontekście wielkich modeli językowych, czyli naszego głównego dzisiejszego winowajcę. Czymże są te halucynacje? Mówimy, że są to błędne lub jakieś fikcyjne informacje. Które zostały wygenerowane przez nasz model, ale wyglądają one na autentyczne, na poprawne, ale w rzeczywistości no, są totalną bzdurą. I kilka takich przykładów halucynacji, z którymi możemy się spotkać, fałszywe fakty historyczne. Na przykład, jeżeli zapytamy nasz model, możemy dostać informację, że Napoleon Bonaparte był pierwszym prezydentem Stanów Zjednoczonych. Teoretycznie brzmi to przekonująco. Oczywiście, jeżeli nie znamy tych faktów i jeżeli nie mamy teraz tej wiedzy, to naprawdę jest bardzo duże ryzyko, że przeoczymy coś takiego, bo model, bazując na wcześniejszych podobnych faktach, postara się nam wymyślić coś, co będzie brzmiało w miarę podobnie, co będzie brzmiało w miarę autentycznie, ale totalnie to zmyśli, bo będzie też mu brakowało tej informacji, no ale potrzebuje udzielić nam jakiejś. Odpowiedzi. Stąd naprawdę bardzo istotne jest, żeby w taki rozważny sposób zadawać te pytania. I chociażby, jeżeli wiemy, że istnieje ryzyko takiej halucynacji, że może być stosunkowo mało danych, żeby podjąć taką decyzję, to warto wtedy zweryfikować to gdzieś w jakimś innym źródle. Kolejny przykład. Nieistniejące badania naukowe. Też, jeżeli tak trochę postawimy pod ścianą nasz model językowy i będziemy go dociskali, żeby udzielił nam jakiejś odpowiedzi, no to właśnie w pewnym momencie momencie mogą zacząć się tego typu e, halucynacje i coś nam zmyśli. Na przykład dr Alice Johnson z Harvard University w 2020 roku opublikowała badania, że spożywanie czekolady codziennie przedłuża życie o przynajmniej 10 lat. Brzmi bardzo fajnie, szczególnie jeżeli chcielibyśmy coś takiego e, usłyszeć i zobacz dlaczego to nam e, wydaje się autentyczne. Było prawdziwe nazwisko, był doktor, e, była Instytucja, którą też jesteśmy w stanie zidentyfikować, był rok. Badanie też teoretycznie brzmi w miarę prawdopodobnie, natomiast no, takich badań po prostu nie było, i model całkowicie to nam zmyślił. Często też możemy spotkać się z halucynacjami w kontekście jakichś fałszywych cytatów, podawania źródła, które nie istnieje nie istnieje czy też podawanie na przykład nieprawidłowych wyników obliczeń matematycznych w ogólności e, tego typu modele jeżeli nie były dostosowane do tego żeby konkretnie pracować z jakimiś obliczeniami raczej liczą e, radzą sobie z tym gorzej szczególnie na jakichś większych liczbach Skoro wiemy już, jak działają nasze wielkie modele językowe, wiemy co to są halucynacje, odpowiedzmy w takim razie na pytanie, dlaczego dochodzi do różnego rodzaju halucynacji. Oczywiście w dużej mierze jest to związane z różnymi ograniczeniami oraz specyfiką dużych modeli językowych. Pierwsza rzecz, o której na pewno warto wspomnieć, są to ogólne trudności z wykonywaniem obliczeń i zadań logicznych, po prostu modele językowe. Te standardowe, przede wszystkim o których mówimy, czyli na przykład GPT-3 czy 4, nie były w ten sposób przygotowywane. Jakby to nie był ich główny cel. Jeżeli chcemy, żeby na przykład rozwiązywały za nas jakieś bardzo specyficzne problemy matematyczne, jakieś bardziej skomplikowane zadania logiczne, to nie jest to miejsce, gdzie powinniśmy jakby szukać pomocy. Po prostu to nie jest do tego. Oczywiście, na takich prostszych zadaniach one sobie poradzą, może nawet sobie poradzą całkiem nieźle. Również te wyższe, bardziej zaawansowane modele też będą sobie na pewno radziły z, z tym lepiej. Chociażby, jeżeli teraz korzystamy z wersji 4O, ona naprawdę już całkiem nieźle sobie radzi z, z tymi zadaniami. Natomiast, jakby zawsze gdzieś tam z tyłu głowy, pamiętajmy, że to nie do końca było do tego przygotowane i to trochę przy okazji te modele sobie z tym radzą. A jeżeli chcemy tego typu rzeczy robić, naprawdę mamy jakieś bardziej skomplikowane zadania matematyczne, to poszukajmy jakichś dedykowanych modeli, które były konkretne, nie pod to przygotowane. Wtedy te wyniki będą zdecydowanie lepsze. Kolejna rzecz, czyli drugi punkt, dlaczego takie halucynacje mogą powstawać? Brak takiego dogłębnego zrozumienia tematu. LLMy no, nie rozumieją tekstu tej nas tego naszego pytania w taki sam sposób, jak rozumie to człowiek. Tak jak sobie mówiliśmy wcześniej, one działają bardziej na podstawie takich wzorców, statystyki, a nie pełnego zrozumienia, jak to rozumiemy w kontekście rozumienia przez człowieka. No i tutaj skutkiem na pewno będzie generowanie na przykład brzmiących w miarę autentycznie odpowiedzi, ale te odpowiedzi będą halucynacjami, czyli to, co sobie mówiliśmy wcześniej na temat zmyślania. Faktów. Jest jeszcze trzecia rzecz, czyli taka niedeterministyczność, i to może prowadzić do niespójności w tych odpowiedziach, które będziemy dostawali. Czyli raz ta odpowiedź będzie taka, a innym razem będzie całkowicie inna. Właśnie związane jest to z tym, że te modele jednak mają pewien element losowości, i on jest bardzo mocno wpisany w ich naturę. Mówiliśmy sobie o tym łańcuchu prawdopodobieństw. Mamy dwa, trzy pierwsze słowa i kolejne słowo, kiedy będziemy chcieli wybrać, je, czyli model będzie chciał podjąć decyzję, jakie to ma być, dostaje wszystkie możliwości z jakimś prawdopodobieństwem i on nie będzie zazwyczaj za każdym razem wybierał tego najbardziej prawdopodobnego, tylko spośród tych możliwie prawdopodobnych wybierze jeden. I na to też jesteśmy w stanie wpłynąć. Standardowo, jeżeli korzystamy chociażby z czata GPT, to nie dokonfigurujemy tego, ale jeżeli chociażby połączymy się do takiego modelu bezpośrednio przez API, to możemy wpłynąć na taki parametr jak temperatura. I właśnie temperatura będzie pozwalała nam dokonfigurować ten model, żeby albo wysyłał nam odpowiedzi takie bardziej przewidywalne, czyli za każdym razem będzie wybierał te najbardziej prawdopodobne słowa, kiedy taką temperaturę ustawimy na zero. Natomiast kiedy ustawimy ją na jedynkę, czyli na największą wartość, no to ten element losowości będzie zdecydowanie większy. I czasami rzeczywiście chcę. Chcemy coś takiego osiągnąć, bo zależy nam na przykład na bardzo kreatywnych odpowiedziach. Chcemy kilka razy powtórzyć takie zapytanie, no i chcemy wtedy samodzielnie już wybrać tą odpowiedź, która nam najbardziej pasuje. Natomiast nie zawsze jest to, co chcemy osiągnąć. Czasami chcemy jedną konkretną odpowiedź, ale żeby ona statystycznie jak najbardziej była zbliżona dla naszej prawdy. I w kontekście tej nieprzewidywalności są jeszcze inne czynniki, które mogą na to wpłynąć. Mamy jeszcze coś takiego. Jak takie początkowe ziarno losowości. W przypadku niektórych modeli możemy to jawnie określić, i to też jakby wprowadza taki całkowicie, można powiedzieć, zewnętrzny element losowości, właśnie żebyśmy byli w stanie tym sterować. Też pamiętajmy o tym, że im zapytanie jest bardziej skomplikowane, tym potencjalnie mamy więcej warunków, które po drodze będą sprawdzane, stąd ta losowość też może być większa. Czasami jeżeli korzystamy na przykład z wersji przeglądarkowej GPT, to też nie do końca mamy pełną świadomość pod spodem, jaka wersja została dokładnie. Wywołana. Może po drodze była jakaś aktualizacja, może po drodze zmieniła się jakaś infrastruktura, czyli to, gdzie ten model konkretnie był uruchomiony, i to też wszystko może wpłynąć na to, że dostaniemy odrobinę inne wyniki. I część z tych wyników może być taka, jak się spodziewaliśmy, a niektóre mogą być bliższe. No, już totalnym bajkom. Jest jeszcze jeden punkt, na który chciałem zwrócić uwagę, a mianowicie długość kontekstu. Dlatego, że bardzo często o tym zapominamy, szczególnie na samym początku, kiedy pracujemy z modelami językowymi. A prawda jest taka, że ten rozmiar okna wejściowego, czyli tych wszystkich informacji, które możemy przekazać do modelu, ale również później to, co od nich dostaniemy, czyli odpowiedź, no nie jest w żaden sposób nieograniczony. Tylko właśnie to ma swój jeden konkretny Rozmiar oczywiście w zależności od modelu, i to może nam się skończyć. Czyli nie możemy po prostu skopiować całej książki albo jeszcze 10 książek i wrzucić do takiego promptu, bo po prostu dostaniemy ograniczenie, że model nie jest w stanie przetworzyć tak długiego tekstu. Oczywiście, jeżeli mówimy o tych popularniejszych tytułach. To te modele najczęściej i tak taką podstawową wiedzę na temat tego typu publikacji już będą miały. My mówimy tutaj o długości tego promptu, czyli tych informacji, które przesyłamy, oraz o odpowiedzi, którą dostaniemy od tego naszego modelu. Też pamiętajmy, że bardzo często te nasze zapytania są jeszcze w jakiś sposób wzbogacane tak zwanymi promptami systemowymi. Czyli my zadaliśmy nasze pytanie to odbiera aplikacja ta aplikacja weryfikuje nasze zapytanie, dodaje coś do tego i dopiero to jest przekazywane do modelu, model udzieli nam e, odpowiedzi i łącznie to dopiero cała długość tego pełnego e, tekstu jest jakby ograniczeniem, jaki model jest w stanie e, obsłużyć i przykładowo, jeżeli chodzi o różne e, modele, stara wersja GPT w wersji trzeciej miała długość takiego łącznego e, okna około 4000 Tysięcy tokenów. O tokenie możemy myśleć jako o takim uproszczonym słowie. Natomiast wersja 3,5 Turbo miała już około 16 tysięcy tokenów. Także zobaczmy, że to jest naprawdę zdecydowanie więcej. Wersja 4 w wersji podstawowej około 8 tysięcy, natomiast najnowsza 4 Turbo albo 4 O to jest już około 128 tysięcy tokenów. Więc naprawdę jest tego bardzo dużo. Można by powiedzieć, że całe strony tekstu. Jesteśmy w stanie przekazać do naszego modelu i będziemy dostawali już odpowiedź, ale mimo wszystko, jakby warto sensownie podejść do tego, dlatego że im więcej informacji będziemy przekazywali do modelu, tym to, co chcemy uzyskać, będzie bardziej rozmyte. To tak jak z rozmową z zwykłym człowiekiem: jak bardzo dużo do niego będziemy mówili. No to jest duża szansa, że on gdzieś zgubi się w tym kontekście, więc warto na pewno zwracać na to uwagę, ale również pamiętajmy o kosztach. O ile korzystamy z tej wersji przeglądarkowej, to nie mamy tutaj jakiegoś specjalnego limitu, ale jeżeli przejdziemy już na API, tam płacimy jednoznacznie za każdy wykorzystany token, więc pod tym względem również warto brać to pod uwagę. Wielokrotnie widziałem, że na przykład jak ludzie korzystają z chata GPT w wersji przeglądarkowej, to cały czas jakby korzystają z tego samego okna historii. I zobaczmy, co w tym momencie się dzieje w, w praktyce. Cała ta nasza historia za każdym razem jest... Przesyłana, dlatego że sam model jest w pełni bezstanowy. Czyli za każdym razem my podajemy nasze pytanie, to które zadaliśmy na samym końcu, podajemy ten prompt systemowy, który dodała aplikacja oraz całą historię. Więc cały czas ta długa historia jest przekazywana do, do modelu. Więc nie tylko obciążamy ten model, ale również w razie czego możemy stracić ten kontekst, czyli to, co jest w tym wypadku najistotniejsze. Stąd. Bardzo często dobrym wyjściem jest stworzenie nowego okna czystego, gdzie nie mamy całej tej e, historii. Jeżeli już sami będziemy projektowali nasze e, aplikacje, to oczywiście ręcznie możemy w jakiś sposób wpłynąć na to, jak ta historia jest obsługiwana. Możemy na przykład ustawić sobie limit, że wszystkie wiadomości powyżej e, 10 są odcinane, no bo nie jest to już dla nas takie interesujące. Zapominamy o tym, co było wcześniej. Możemy też próbować w jakiś sposób na przykład streszczać te starsze wiadomości i dalej trzymać je w kontekście, ale już w takiej bardziej ograniczonej formie. Tego typu możliwości mamy, kiedy już samodzielnie projektujemy komunikację z modelami językowymi. No dobrze, skoro wiemy już w takim razie jak to działa, podsumujmy w takim razie tą całą naszą dotychczasową wiedzę w kilku takich punktach i odpowiedzmy sobie na pytanie, jak unikać błędów, jak uzyskać lepsze rezultaty, no tak, żeby rzeczywiście ta jakość komunikacji z naszym modelem językowym była na odpowiednim poziomie. Pierwsza rzecz, o której na pewno pamiętajmy, to zadawanie takich precyzyjnych pytań. To jest naprawdę klucz, jeżeli chodzi o komunikację z wielkimi modelami językowymi. Im jaśniej zadamy im, precyzyjniej zadamy nasze pytanie, tym uzyskamy po prostu lepsze wyniki. Przykładowo, zamiast zadać taki prompt: jakie najlepsze praktyki, jakie są najlepsze praktyki programowania, dodajmy odrobinę więcej kontekstu. Na przykład: jakie są najlepsze praktyki programowania w Java dotyczące zarządzania pamięcią. Jeżeli w ogóle chcielibyśmy pójść na całość, to możemy na początku poprosić nasz model językowy aby wcielił się w jakąś rolę. Czyli na przykład pracuj jako copywriter z 15-letnim doświadczeniem, specjalizujący się w pisaniu e, tekstów e, na blog na temat e, programowania, i wtedy dopiero e, zadajemy nasze pytanie. Dużo więcej informacji przekazaliśmy, istnieje dużo większa szansa, że dostaniemy konkretną odpowiedź. Drugi punkt: podawanie pełnego kontekstu. Trochę już z tym jest związane, natomiast chodzi tutaj rzeczywiście o podanie tych jak najbardziej niezbędnych informacji, tak żeby ten model dokładnie wiedział o co nam chodzi. Przykładowo, zamiast poprosić go na zasadzie jak mam naprawić ten błąd w kodzie, to dajemy mu więcej informacji. Napiszmy mu na przykład w jakim języku piszemy. Piszę aplikację w javascriptie i otrzymałem błąd typu Pokazujemy mu ten błąd, możemy jeszcze pokazać mu jakiś fragment stack trace'u, możemy też mu przekazać informacje na temat tego fragmentu naszego kodu, gdzie potencjalnie spodziewamy się tego błędu. No znowu, tak jak w rozmowie z normalnym człowiekiem, przekażmy mu te konkretne informacje, które mogą być dla niego istotne z punktu widzenia podjęcia jak najlepszej decyzji. I trzeci punkt. Rozmawiajmy w sposób zorganizowany, taki logiczny, spójny, ale też konkretny. I to chodzi też znowu o te przekazywanie informacji dla modelu, o przekazywanie tego e, kontekstu. Pamiętajmy, żeby tych informacji nie tylko było dużo, ale jeszcze żeby one były w odpowiedni sposób e, przygotowane znowu, tak jak w komunikacji z zwykłym człowiekiem. Jeżeli będziemy bardzo dużo mówili, jeżeli będziemy mieli bardzo dużo dygresji, będziemy po drodze zmieniali kontekst naszej wypowiedzi, to model może zwyczajnie się zgubić i nie będzie wiedział, o co nam tutaj chodzi. Więc warto jest wprowadzić sobie na przykład taką strukturę naszego zapytania. Na początku prosimy go, żeby wcielił się w odpowiednią rolę, czyli żeby już jakby nastawić ten Model, czego mniej więcej od niego oczekujemy. Na przykład, prasuj jako doświadczony programista Java, no taka osoba będzie udzielała innej odpowiedzi niż chociażby wspomniany wcześniej mm, copywriter. Później dajemy mu odpowiedni kontekst. Na przykład, pracuję z daną aplikacją w Java, korzystam z takich technologii, mam taki błąd, tutaj jest ten błąd. No i na końcu warto byłoby jeszcze. Powiedzieć, jakie są nasze e, oczekiwania, czyli czego ja konkretnie tutaj e, od niego oczekuję. I dużo więcej na temat projektowania promptów, jak przekazywać te wszystkie informacje, mówiłem w 42. odcinku naszego podcastu, jak rozmawiać z AI, żeby chciało nas słuchać. No i gorąco zachęcam do wysłuchania tego materiału, bo tam naprawdę schodzimy już dużo, dużo niżej, jeżeli chodzi o tą komunikację. A my przechodzimy do czwartego punktu, który znowu jest trochę z tym związany, czyli takie niejasne wymagania. Określmy dokładnie, czego ty oczekujesz od tego zapytania. Dlatego, że jeżeli tylko nakreślimy nasz problem, nawet jeżeli damy dużo kontekstu, ale na końcu nie będzie takiego jednoznacznego pytania, no to model będzie starał się domyślić, o co mi chodzi. Ale jeżeli napisaliśmy już, że mamy ten problem w naszym kodzie, no to teraz pytanie, czy chcemy, żeby on nam wyjaśnił, o co chodzi w tym kodzie? Czy chcemy, żeby naprawił nam ten, ten kod, czyli napisał całkowicie jakiś nowy, poprawiony, bez tego błędu? Czy może naprowadził nas w którym miejscu ten błąd jest? Jakby jasno na końcu okreśmy. Czasami możemy na przykład poprosić go: Wymień mi trzy punkty jakby streszczenie tego artykułu w trzech punktach. Zobacz, jak to jest precyzyjnie określone. Wtedy model niejako nie musi się zastanawiać, jakie są twoje oczekiwania, tylko udzielić odpowiedzi i jeszcze w dokładnej strukturze. Możemy podobne rzeczy robić, jeżeli chodzi o konkretny format danych. Na przykład zwróć mi odpowiedź w formacie JSON. Tutaj masz przykładową strukturę, której się spodziewam. Więc zobacz, jak konkretnie wtedy określamy, jakie są nasze wymagania. My idziemy dalej, czyli punkt piąty: weryfikacja odpowiedzi z innych źródeł lub sugerowanie źródeł. Pamiętamy cały czas o tej niedeterministycznej specyfice naszych modeli. I no, miejmy to na uwadze, szczególnie jeżeli bardzo mocno zależy nam na tym, żeby te dane naprawdę były zweryfikowane, wtedy warto to sprawdzić w jakimś innym miejscu, w jakiejś publikacji, w jakiejś książce, ogólnie w jakimś miejscu, gdzie jesteśmy pewni, że te dane będą tam w, no, w pełni autentyczne. I, Tutaj możemy połączyć te dwie techniki, to znaczy, zamiast na przykład zadawać takie ogólne pytanie dla naszego modelu, bazując na jego wbudowanej wiedzy, możemy go poprosić, żeby udzielił odpowiedzi bazując na jakiejś konkretnej publikacji. Czyli na przykład, bazując na takiej i takiej książce, udziel mi odpo odpowiedzi. Wtedy nakreślamy trochę kontekst, z czego on ma skorzystać, ale możemy pójść o jeszcze krok dalej. Możemy mu you Podać konkretnie te dane. Czyli, na przykład, możemy skopiować fragment dokumentacji i, no, nie chcemy ręcznie wczytywać się w tą dokumentację. Może nie do końca rozumiemy, o co chodzi w tej dokumentacji, ale wklejamy mu to na samym początku do promptu albo w jakimś miejscu, gdzie określamy to jako kontekst i prosimy, bazując na tym, co Ci teraz wkleję, udziel mi odpowiedzi. I to naprawdę świetnie się sprawdza, jeżeli chodzi na przykład o pracę z, z dokumentacją. Dlatego, że te wielkie modele językowe nie zawsze. Mają dostęp do na przykład najnowszej wersji dokumentacji jakiejś biblioteki A w ten sposób jesteśmy w stanie wzbogacić ich wiedzę o jakieś zewnętrzne źródła No i dzięki temu jakby no mamy większą pewność, że rzeczywiście ta odpowiedź będzie zgodna z prawdą A nie będzie on sobie tutaj wymyślał jakichś informacji totalnie niestworzonych i szósty, ostatni punkt, na który warto zwrócić uwagę, no to jest ograniczenie długości kontekstu. Pamiętajmy, że jak zbyt dużo tych informacji mu przekażemy, no to w pewnym momencie zacznie się to wszystko ucinać, straci tą naszą historię i to może już powodować, że zapomni o tym, co mówiliśmy wcześniej, straci ten ten główny kontekst i zacznie znowu nam ściemniać. To tyle, jeżeli chodzi o główną część naszego materiału. Podsumujmy w takim razie to jeszcze w kilku takich zbiorczych punktach, jak działają nasze Modele językowe. Pamiętajmy, że bazuje to przede wszystkim na statystyce, czyli kolejne słowa model będzie starał się przewidzieć, bazując na tym, czego nauczył się wcześniej, czyli na tym całym wielkim zbiorze danych, ale też na podstawie tego kontekstu, który mu podamy. Pod spodem wykorzystywane są sieci neuronowe, które uczą się wzorców językowych właśnie na tych ogromnych zbiorach danych, i teraz my podajemy mu jakieś zapytanie, bazując na na tym kontekście będzie starał się udzielić nam najbardziej prawdopodobnej statystycznie odpowiedzi. Natomiast ta prawdopodobnie statystyczna odpowiedź nie zawsze będzie w 100% zgodna z prawdą, dlatego czasami może dochodzić do halucynacji. Halucynacji, czyli błędnych, totalnie fikcyjnych informacji, które wyglądają autentycznie z naszego punktu widzenia, natomiast mogą być totalnie niezgodne z prawdą. I dlaczego modele czasami będą ściemniały? dlaczego czasami będą generowały tego typu halucynacje? Ano to na przykład dlatego, że mają trudności z obliczeniami matematycznymi. Tutaj pamiętajmy o tym, że jak mamy taki konkretny, specyficzny przypadek, to poszukajmy innych modeli językowych, które są przygotowane, żeby radzić sobie z taką klasą problemów. Też pamiętajmy o tym, że modele językowe nie mają takiego pełnego, głębokiego zrozumienia, jak, to jak my to rozumiemy w kontekście człowieka. Tutaj bazujemy jednak na wzorcach, bazujemy na statystyce, więc no nie jest to takie w pełne zrozumienie. Modele też są niedeterministyczne, czyli jest ten element losowości. A co za tym idzie, jeżeli nie będziemy w pełni kontrolowali środowiska, jeżeli nie dokonfigurujemy sobie wszystkiego, istnieje szansa, że jak będziemy powtarzali nasze zapytanie to możemy uzyskać różne wyniki. Modele też będą czasami gubiły nam kontekst, i jest to związane z ograniczeniem na długość tego kontekstu, czyli jeżeli przekażemy mu zbyt dużo informacji, jeżeli nie będziemy czyścili historii tej komunikacji, to te starsze informacje mogą się. Zagubić, a te aktualne mogą się rozmyć, jeżeli tej informacji będzie zbyt dużo. Jak w takim razie unikać różnego rodzaju błędów i jak uzyskać lepsze wyniki, jeżeli chodzi o komunikację ze sztuczną inteligencją? Pamiętajmy przede wszystkim, żeby zadawać precyzyjne pytania. Im jaśniej, im też krócej, tak konkretniej przekażemy informacje dla modelu, tym potencjalnie możemy uzyskać lepsze wyniki, bardziej zgodne z naszymi oczekiwaniami. Też tą naszą komunikację starajmy się zorganizować w odpowiedni sposób, czyli podajmy mu odpowiedni kontekst, wszystkie informacje, których potrzebuje, żeby podjąć dobrą decyzję i też, żeby te informacje, były przygotowane w odpowiedni sposób, czyli żeby były odpowiednio ustrukturyzowane. Dzięki temu unikniemy potencjalnych niejednoznaczności. No i na koniec warto na pewno o tym przypomnieć, że jak zależy nam na takiej pełnej autentyczności e, tych informacji, to warto jednak czasami zweryfikować je w jakimś innym źródle, tak dla pewności, żeby rzeczywiście no, nie wpaść tutaj w jakieś potencjalne e, trudności lub nie stracić dobrego informacji. E, imienia, jeżeli model coś nam e, wygeneruje co nie istnieje w rzeczywistości. Tutaj też e, możemy w razie czego wykorzystać jakiś kontekst, który pobierzemy z innego miejsca, czyli na przykład poprosimy, żeby udzielił nam odpowiedzi, ale bazując konkretnie na informacji z dokumentacji, którą mu przedstawiliśmy w prompcie. Jeżeli będziesz korzystał z tych punktów, to jakby jakość tej komunikacji ze sztuczną inteligencją będzie naprawdę już na bardzo, bardzo dobrym e, poziomie. No to oczywiście przyda nam się już przy realizacji naszych e, projektów. Dobrze. Tyle jeżeli chodzi o to, co dla Ciebie dzisiaj przygotowałem. Na koniec zostaje już tylko zaprosić Ciebie do dołączenia do naszej społeczności Kierunek AI. Jest to społeczność, gdzie rozwijamy właśnie takie tematy, jak dzisiaj rozmawialiśmy. Czyli znajdziesz tam materiały chociażby wprowadzające do AI, do LLM-ów. Bardzo dużo fajnych przykładów, jak można wykorzystać to w praktyce, konkretnie w Twoich mm, projektach. A już niebawem będę publikował takie szczegółowe materiały gdzie będę pokazywał jak budujemy naszych asystentów opartych właśnie o LLM o sztuczną inteligencję. Do tej społeczności możesz dołączyć pod adresem kierunek.dev na Tyle z mojej strony. Ja bardzo dziękuję ci za wspólnie spędzony czas. Trzymaj się ciepło i do usłyszenia już niedługo. Hej.